Wszystkie prognozy pogody wskazują na to, że najbliższy weekend będzie upalny. Co prawda sezon kąpielowy w naszym mieście teoretycznie się skończył, ale Zarząd Zieleni Miejskiej ma dla Was niespodziankę, o której opowie Piotr Kemp, dyrektor tej instytucji. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry. Panie dyrektorze, powiedzmy, co przygotowaliście na ten ostatni weekend lata dla naszych mieszkańców? Przedłużamy wakacje o jeden weekend, patrząc na prognozy pogody, patrząc na zainteresowanie Zakrzówkiem, bo przewinęło się przez Zakrzówek naprawdę sporo ludzi, również turystów, którzy przyjeżdżali zobaczyć, więc chcielibyśmy, żeby też krakowianie mieli ten czas dla siebie, więc przedłużamy. Ten weekend będzie również weekendem z ratownikami, będziemy zapraszać mieszkańców, żeby skorzystali, żeby odwiedzili to miejsce, jeśli jeszcze nie byli, bo rzeczywiście było dużo osób, ale na pewno niektórzy jeszcze chcieliby przyjść. Podsumujmy proszę trochę ten sezon kąpielowy w naszym mieście, ponieważ to nie tylko Zakrzówek, ale również Zalew Bagry, Przylasek Rusiecki. Jak to wyglądało w liczbach? To zdecydowanie był rzeczywiście sezon bardzo kąpielowy. Na samym Zakrzówku opasek wydaliśmy ponad 96 tysięcy. To pokazuje, że w ciągu tych 71 dni, kiedy funkcjonowało kąpielisko, rzeczywiście ta ilość osób była ogromna. Były dni, że opasek wydawaliśmy po prawie 4 tysiące. Ta rotacja również była dobra. Mam nadzieję, że też przede wszystkim mieszkańcy byli zadowoleni z tego sezonu wakacyjnego. Ogromna ilość ludzi na Bagrach, w Przylasku Rusieckim. Było gdzie wypoczywać. Pogoda dopisywała poza kilkoma dniami deszczowymi. Rzeczywiście było słonecznie i było bezpiecznie. Poza dwoma przypadkami łamania przepisów, skakania do wody, które skończyły się wypadkami śmiertelnymi, było bezpiecznie na samym kąpielisku, na Zakrzówku. Nie dochodziło do większych problemów. Ratownicy panowali nad sytuacją i mam nadzieję, że to jest też taki prognostyk na przyszły rok. Wiemy, co należy zrobić lepiej, wiemy, co należy usprawnić, ale przede wszystkim udostępnić, bo to widać, że ten hit lata, jakim jest Zakrzówek, to było miejsce wyczekiwane przez wielu mieszkańców. Przypomnijmy zatem, w jakich godzinach już najbliższy weekend mieszkańcy Krakowa będą mogli podziwiać to miejsce. Ratownicy będą od 10 do 18. Oczywiście można przyjść wcześniej, można przyjść na zachód słońca, można przyjść nieco później, można korzystać z całego parku, natomiast już na samym kąpielisku można oczywiście będzie korzystać z tych wszystkich szatni, zaplecza sanitarnego, tak żeby można było też się przebrać, przychodząc się wykąpać lub po prostu pospacerować. Woda może być już nieco chłodniejsza niż było to jeszcze w sierpniu, ale mam nadzieję, że wielu mieszkańców skorzysta, odwiedzi to miejsce i zobaczy, dlaczego jest ono tak popularne i dlaczego przyciągało naprawdę rzesze również turystów, bo wiemy, że byli turyści z całej Europy, bo byli i Czesi, i Niemcy przyjeżdżali, więc widać, że budzi to ogromne zainteresowanie. Mam nadzieję, że ci, którzy nie byli, jeszcze odwiedzą w ten weekend Zakrzówek. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. A Was zachęcamy, abyście odwiedzili Zakrzówek, kamerę. Jak to wygląda, możecie zobaczyć na stronie naszej telewizji. A ja osobiście jeszcze Was zapraszam na zawody supów, które również od 9 startują na Zakrzówku.